Słuchaj, Aśka, jest sprawa. Wiesz co, potrzebuję te 5 koła na teraz. Może zapomnieć o swoich 5000. Nie tak się umawialiśmy. Miałeś przy mnie siedzieć cały czas i udawać zakochanego. Ej, ale jak to? No przecież jestem w tym szpitalu, tak? Ciągle. Robię co, co trzeba, tak? Słuchaj, mój mąż słyszał twoją rozmowę z kimś na mój temat. Przecież odstawiamy po to całą tę szopkę, prawda? On słyszał, że mnie nie kochasz i chcesz tylko pieniędzy. Dobra, słuchaj, zrobimy tak. Jak go zobaczymy, to wiesz co, odstawimy jeszcze raz tą szopkę, wiesz, poprzytulamy się troszeczkę. Pomyślisz, że się pokłóciliśmy, ale się pogodziliśmy. Jest znowu love story, tak? Jakie no. Love story? Przecież on w to nie uwierzy. Jezu, dobra, słuchaj, potrzebuję twoją kartę i PIN. Ja pójdę sobie do bankomatu, wypłacę sobie tą gotówkę. Kobieta nie wie, co robić, by jednak nie wyznać mężowi prawdy. Tymczasem jej były kochanek chce jak najszybciej wyciągnąć od niej obiecane pieniądze. Ej, oddawaj! O, proszę, mamy. Ej, oddawaj to! Co ty robisz? Podasz mi PIN? Chyba zwariowałeś, że co, mam ci podać PIN i weźmiesz mi wszystkie pieniądze z karty, tak? Podasz mi ten PIN, albo wiesz co, znajdę tego twojego mężurka, powiem mu o tym, że zaproponowałaś mi kasę, żebyśmy to wszystko udawali, wtedy będzie chyba głupio, co? Ej, oddawaj tą kartę, ej! PIN. Co ty robisz? PIN, ej, powiedziałem. Nie dam ci żadnego PIN-u, oddawaj, to jest moje, zostaw! Ej, zostaw! Ej! O, obrońca się znalazł. Wiesz, że twoja żonka zaproponowała mi grubą kasę za to, żebyśmy odstawiali cały ten cyrk? Proszę cię, przecież nie jesteśmy żadną parą. Zostaw tą kartę i wynoś się z domu. Ale panowie, co tutaj się dzieje? Proszę wyjść na korytarz. Nic nie jest? Dobra, wychodzę stąd. Ale luz, nie ma co się przejmować. Moja siłka jest pełna bogatych kobiet, które na mnie lecą. Także za chwilę znajdę sobie kolejną naiwną, która będzie mi płacić.